tego przetargu. Nawet o kilka minut krótszy może być czas dotarcia helikoptera ratunkowego na miejsce zdarzenia w naszym regionie. To za sprawą bazy LPR-u, jaka ma powstać w polskiej Nowej Wsi specjalnie na potrzeby opolskiego Eurocoptera. Ten ma trafić na Opolszczyznę już w tym roku. Dziś podpisano umowę na dofinansowanie budowy bazy. To koszt prawie 6,5 miliona złotych. Dotacje na ten cel przekaże Urząd Marszałkowski. Kiedyś to była sfera marzeń, sfera jak gdyby naszych planów. Dzisiaj się te wszystkie nasze działania jak gdyby spełniają. I co jest ważne, przede wszystkim znaleźliśmy bardzo duże zrozumienie wśród partnerów do zainstalowania i ulokowania bazy lotniczego pogotowia ratunkowego właśnie w aeroklubie. Helikopter już będzie w tym roku, bo niezwłocznie zaczną się prace nad przygotowaniem odpowiedniej kadry i będzie tak zwana baza tymczasowa. Maszyny od grudnia są już w Polsce, przyleciały do kraju, zostały odebrane, przetarg został zakończony. Jesteśmy po kontroli zarówno Urzędu Zamówień Publicznych, jak i instytucji pośredniczącej. Budujemy drogę dojazdową na odcinku około 110 metrów oraz doprowadzamy media wodno-kanalizacyjne.